Cześć, tu Pirkenstein. W tym odcinku pokażę Wam krótką gierkę taką Malphite. Pozwólcie, że trochę przyspieszę. Jest to moje nowe konto na Ameryce. Mam tu zaledwie 8 poziom, więc będę troszeczkę przewijał, bo gra nie będzie straszliwie emocjonująca. Chcę tu pokazać bardziej początkującym po prostu, jak budować Malphite'a. Więc w drużynie mamy Tristanę, Mastera i Malphite'a, czyli mnie i Lulu. Wroga drużyna to Urgot, Pantheon, Dr. Mundo, JC i Gangplank. Dziwne zestawienie i my i oni mają. Nas Lulu na środku. Nunu, Tristana na dole, ja, Master i na górze. Nie, no to u nas jest całkiem. Zacząłem od butów i 3 eliksirków. Trochę przyspieszymy, Master jakoś tam z tyłu stoi. Tutaj widzimy na alejce mamy Doktora Mundo i Pantheona. Nie grają zbyt ofensywnie, na razie spokojne farmienie, Master trochę się do przodu rzuca. Ale daje radę wspólnie z nim Munda zjechać. Tu niestety zużyłem Ignite'a w momencie, kiedy on użył heala. Ale nic tu. Pantheon goni Mastera, Master i cofa pod wieżę. I znowu wracamy spokojnie do farmienia. Mundo zapewne cofnął do... A nie, Mundo wrócił. Trochę ryzykownie. Ja zużyłem jednego potionka, żeby nie ryzykować. Master i znowu zaczyna szarżować z mniej niż połową życia, no ale cóż tam. First Blood dla Gangplanka niestety. Tutaj Pantheon zaatakował Mastera i Master rzuca swoją medytację. Moje Q. Gonimy. Tutaj Mundo jeszcze próbuje ratować Pantheona swoim tasakiem, ale Master ładnie wpada. Tu we dwóch dorywamy. Mundo w ogóle nie ma o czym mówić. Wracamy do spokojnie do farmienia. Mam jeszcze 2 eliksiry. Tutaj nie wiem, na czacie Tristana ciągle instruuje Mastera jak grać, a nie idzie mu tak całkiem źle. Tutaj widzimy teleport. Pantheon powrócił. Master i znowu szarżuje. Przyspieszymy troszeczkę. No i znowu takie kręcenie się tylko po to, żeby łapać expa. Wraca też Mundo. Trochę harasu z Q. Tutaj sprawdzałem, czy jeszcze Pantheon przypadkiem nas od tyłu nie zachodzi. Doktor Mundo te swoje irytujące tasaki ciągle używa. Pantheon wraca. Próbują, że tak powiem, zdajwować, mimo że to daleko od wieży Mastera i, ale nic z tego. Obydwaj ledwo żywi, Ignite idzie na Pantheona, Pantheon schodzi. Mundo jednak udało mu się przeżyć. Chyba skorzystał z eliksiru, mi się wydaje. Tak, Master i wraca. Muszę troszeczkę sam się pokręcić. No i teraz takie chodzenie, harasowanie, farmienie, takie, czyli nic. Tutaj co, jeśli chodzi o builda, no to zaraz będzie widać, co się odbywa. Jeśli chodzi o specjalizację tego typu rzeczy, no to niestety to jest moje nowe konto na Ameryce, mam tu zaledwie 8 poziom. Co tu mogę powiedzieć, dałem 8 punktów w defense i to wszystko. W międzyczasie Master Yi wrócił teleportem na ścieżkę. Trochę za bardzo pushujemy bez wardów, ale na mapie widać, że nikt się nie stara gankować. Obydwie drużyny grają bez junglera, więc jakoś można sobie pozwolić. Przyspieszymy, bo znowu nic się nie dzieje. Mundo, jego tasaki. Kolejny kill Gangplanka. 2-0-1. I znowu troszeczkę za bardzo szarżujemy. Ja już małomany, poniżej połowy życia, żadnych eliksirów i tak troszeczkę sobie pozwalam za bardzo. Ale poniosło mnie, stwierdziłem, że... O, użyłem ulti, Mundo leży.
Panteon mnie goni, ale jakoś nie może mnie dobić. Gangplank ładnie chciał z lutem wycelować, ale w ostatniej chwili udało nam się ominąć. Tak, wracamy do bazy. Zakupiłem Philosopher Stone'a i Golden Heart'a. I wracamy na aleję. A i Warda. Trochę odpieramy atak. O, Mastery poleciał na ganka, na dół, bardzo dobrze. No i tutaj gonię za... O, gonię za Panteonem, zużyłem Ignite'a i Ducha i niestety nie udało się go ubić. W tym czasie Lulu wpada, trochę przepchnęła Mundo. I tu znowu z Mundo taka zabawa w podchody. Nic konkretnego się nie dzieje. Latamy w tej nazad jak idioci. Puszują, w tym czasie Urgot zdobył double killa. Jakoś słabo to w tym momencie wyglądało. Ale wraca Master E. Przyszarżowaliśmy doktora Mundo. Doktor padł. Panteon musi się cofać. Drobny haras. Skół. W tym czasie zniknął środek. Ja oczywiście mam Warda i go nie postawiłem w krzakach, ale cóż. O, chłopaki próbują przeatakować. Panteonowi bardzo ten ult nie wyszedł. I możemy trochę pchnąć. No, w końcu postawiliśmy Warda. Teraz możemy spokojnie popuszować. O, doktor Mundo się zrekonektował, ma jakieś widać problemy. W czasie Munda zastąpił Gangplank. Używa ulta. Ja też używam ulta. Podrzuciłem obydwu i dopomógł. Utłukliśmy Gangplanka. Jeszcze próbujemy zdajwować Panteona, ale stwierdzamy, że to jednak nie ma sensu. Mundo dalej problemy z połączeniem. Ja postanawiam wrócić do bazy. Master E. No, coś tam ma. Szybkość ataku. Master E poniżej połowy życia i dalej walczy z tym swoim Alpha Strike'em bodajże. Ciosem Alpha. Co tym razem? Dokupuję Tabi Ninja, Chain Vest i ten wesoły kryształek od many. Nie pamiętam jak on się nazywa po polsku, jak po angielsku. Będzie 132 pancerza. Większość drużyny przeciwnej, widzę, jest na AD, więc już mam przewagę nad nimi. Znowu lekki push wieży. W tym czasie środek został pchnięty. No, tutaj Gangplank mnie zgankował elegancko, ale udało się uciec. Panteon znowu używa ulta, nie wychodzi mu to. Czy zależy, co chciał zrobić. No, nie udało mu się mnie złapać. Dalej push wraca Master E. Znowu szarżujemy, zużywam ulta. Tym samym zabijam Panteona na spółkę z Masterem E. Wpada Jayce bronić jeszcze alejki. Ale Master E ładnie się nim zajął, znowu Mundo. Ja tu ledwo żywy, ale jakoś cofam. Master E już dokonuje w ogóle aktu terroru tutaj na nich. Tymczasem Gangplank kolejny kill, Panteon kill. Jak to wygląda? Jest 15 do 10. U nich Urgot i Gangplank w sumie mają jakieś zabicia. U nas o, Tristana 3, Master E 5, ja 6. No, na razie prowadzimy. Zwolnię. Tutaj poszedłem na środkową alejkę. Kupiłem już całego Frozen Heart'a. No tu już daje sporą przewagę. Drużyna przeciwna próbuje pushować mid lane, ale jakoś z Lulu na razie dajemy radę. Nunu gdzieś tam woła pomocy. Nie wiem, co on chce. Stoi w krzakach póki co. No, trudno.
ciągle w powietrzu latają tasaki, te jakieś pociski Jace'a, nie wiem jak się to wymawia. Ostrzał, ale tak naprawdę nic się nie dzieje, przyspieszę trochę. I tutaj sfokusowaliśmy Jace'a, Nunu, ładny ult. Mundo schodzi, po chwili Jace. Tam jeszcze gonimy resztę. Druga wieża już prawie leży. Ktoś nam tutaj dopomógł healem, sam nie wiem kto. Ściągamy drugą wieżę. Trochę przyspieszymy. Atakujemy kolejną wieżę inhibitora. A Panteon wpada w nas w środek. I ginie. Jednak po chwili wieża mnie też dobija. Jakoś zapędziłem się straszliwie już w tym szale bitewnym i niestety mi to nie wyszło. Urgot, kolejny kill. Lulu jednak udaje się zabić Urgota. Tutaj Jace i Gangplank gonią naszych uciekinierów rannych. Śpieszymy. Gonitwa za Nunu, ale on sobie radzi. Ja lecę na topa. Zużywam ducha, żeby Gangplank nie zdążył zniszczyć wieży. Ściągam falę minionów i lecę pomóc na środku. Tam widzę, szykuje się jakiś teamfight. Oczywiście face check po krzakach. A co tam, jestem tankiem. No, puszujemy ult Gangplanka, ale co tam, szarża piękna. Zszedł ult. Mastery ściąga Urgota, Jace'a. O, Nunu Doktora Mundo, Lulu Gangplanka. Pchamy inhibitor. Próbujemy pchnąć jedną z wież Nexusa, ale jednak nie warto. Dwóch z nich już żyje. Na dole Tristana i Mastery pchnęli wieżę, jednak Jace wpadł i ich utłuk. Tutaj próbuję jeszcze coś z wilczków wyssać. Co do pieniędzy, taka ciekawostka, nie wiem w którym patchu weszło, to bodajże Jace, że te przedmioty generujące złoto pokazują, ile już do tej pory zarobiliśmy tego złota. Więc taka sympatyczna rzecz, widać ile tak naprawdę te przedmioty dają w jakim czasie. Trochę przyspieszę, wracam do bazy. Coś będzie, jakiś zakup. Giant Belt, 2300 życia. No, może się to przydać. I lecimy. Chłopaki polecieli na Dragona. Ja oczywiście opóźniony. Jak się waży tyle co Malphite, to nie dziwne. On w ogóle tak jakby kuśtykał trochę. No, coś mu w nogę musi być. Tutaj Mundo się wypuścił trochę za daleko. Poszedł od kogoś na niego exhaust. Po prostu fokusik i do widzenia, panie Mundo. Znowu męczę się z tymi wilkami, kurno, bardziej niż z graczami. Drużyna dalej puszuje środek. Trochę przyspieszę. Wyszykuje się jakiś team fight, ale jednak drużyna przeciwna woli się bronić pod wieżą. Mała wymiana ciosów. Znowu ult Gangplanka. Używam ulta na Urgota. Gangplank już ledwo żywy. Lulu ściąga Urgota z moją pomocą. Ja trochę urosłem. Tutaj Gangplank próbuje mnie utłuc. Do spółki z Panteonem. Próbuje uciec. Jednak Panteon mnie już dobija. No i Nunu z Guardian Angelem na spokojnie sobie ucieka. Nunu, gdzie jest Mastery? Mastery w tym czasie. Nunu jeszcze goniony przez Panteona. Ucieka. Mastery wpada, żeby pomóc Nunu. Alpha Strike, oczywiście. Szybkość ataku. Półtora ataku prawie na sekundę. Mastery kolejny kill. Tymczasem
Philosopher Stone'a zamieniłem na Shurelię. I ruszamy dalej. Wszyscy zrespawnowani. W dalszej kolejności miałem zamiar zamienić Giant Belta na Wormoga. Już 2600 życia. Może to i dużo przy takim pancerzu, ale zawsze wolałbym mieć więcej życia. Później dodałbym też Force of Nature, jeśli się nie mylę. Tak, dla odporności na magię i regeneracji zdrowia. No ale czy dam radę, to zobaczymy, czy to się nie skończy wcześniej. Póki co wszyscy jesteśmy na środku. Próbujemy puszować środek, jakoś nie pchamy się na razie na barona. Jace próbuje nas tu zatrzymać z boku. Face czekujemy krzaki, bardzo mądrze. Ale widzimy drużyna przeciwna, przynajmniej trzech z nich jest z przodu. Mundo się troszeczkę tutaj zagubił znowu przy tych wilkach. Mundo pada. Teamfight trochę zamieszania. Ult Gangplanka, ult Nunu. Ja zużywam ulta na Urgota i Jace'a. Mastery tu dokonuje aktu zniszczenia. O, widać, że też mi się udało gdzieś dołożyć łapsku do killa. Dwóch z przeciwników jeszcze żyje, Pantheon i Gangplank. No, pchamy w pięciu, więc już słabo to dla nich wygląda. Ponownie niszczymy środkowy inhibitor. I próbujemy spuszować w wieżę Nexusa. Tymczasem widzimy, że naprzeciwna zdecydowała się poddać. Nie był to może jakiś wspaniały poradnik, czy jakiś wspaniały komentarz do gry, ale starałem się jak mogłem. Pozdrawiam, do usłyszenia.